W Polsce żyje naprawdę dużo nietypowych stworzeń, nie tylko charakterystycznych dla Europy Środkowej czy Północnej, ale również zwierząt egzotycznych, które pierwotnie występowały w Afryce czy w Azji. Dziś przedstawiam Wam 10 niezwykłych zwierząt żyjących w Polsce. Miejsce 10. Nornik tatrzański. Chomik, którego można spotkać w Tatrach i tylko w Tatrach. Gryzoń jest unikatowy dla Polski, co czyni go tak wyjątkowym. Miejsce 9. Traszka karpacka. Kolejnym polskim unikatem jest jaszczurka zamieszkująca Karpaty i Sudety. Choć teoretycznie występują również na niewielkich obszarach krajów południowych, to właśnie w naszych górach jest ich najwięcej. Miejsce 8. Ryś. Jedno z niewielu egzotycznych zwierząt, a jednocześnie jeden z niewielu dzikich kotów, które można spotkać w Polsce. Największy z rodziny kotowatych w naszym kraju potrafi osiągnąć wagę nawet 30 kg. Miejsce 7. Żmija zygzakowata. Występująca w całej Europie żmija zalicza się do najniebezpieczniejszych zwierząt w naszym kraju. Kąsa jedynie w sytuacji zagrożenia. Jego jad jest bardzo groźny dla dzieci i osób starszych, jednak dorosłej osobie nie wyrządzi większej szkody, jeśli poda się odpowiednie leki. Miejsce 6. Niedźwiedź brunatny. Olbrzymi ssak zamieszkujący polskie góry. Niedźwiedź potrafi osiągnąć nawet 3 metry i dożyć 50 lat. Jest to jedno z największych zwierząt występujących dziko w Polsce. Miejsce 5. Pryszczel lekarski. Chrząszcz, z którym wiąże się bardzo nietypowa historia. Występujący w Polsce robak był wykorzystywany jako afrodyzjak. Jego wydzielinę wykorzystywano do podrażniania narządów wewnętrznych w celu ich przekrwienia. Substancja w dużych ilościach jest trująca. Miejsce 4. Wilk. Zwierzę charakterystyczne dla wszystkich państw północnych, w tym dla Polski, głównie wschodniej. Ssaki poruszają się w stadach liczących około 20 osobników i polują na zwierzynę leśną. Miejsce 3. Jenot azjatycki, nazywany również lisem japońskim. Kolejne egzotyczne zwierzę na liście. Powszechnie występował na Dalekim Wschodzie, jednak dotarł do Polski wraz z inwazją Związku Radzieckiego. Pojawiający się na terenie całego kraju psowaty potrafi mierzyć nawet 70 cm długości. Miejsce 2. Żubr. Najbardziej polskie zwierzę na liście. Ważące nawet 700 kg bizony zamieszkują Puszczę Białowieską. Pozostało około 1500 osobników, większość na terenie Polski. Oprócz naszego kraju żubry występują również na granicy po stronie białoruskiej. Miejsce 1. Aleksandretta obrożna. Zwierzę, którego jeszcze nie można sklasyfikować jako występującego w naszym kraju, ale to tylko kwestia czasu. Papugi pochodzą z Afryki i z Indii i w coraz większych ilościach można je spotkać w różnych regionach Polski. A jednym z takich miejsc jest Warszawa i nie jest to zoo. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!